Chcesz zainstalować Adobe Photoshop na swoim komputerze bądź też na iPadzie i korzystać z niego za darmo przez 7 dni, by po prostu sprawdzić, czy to jest bardzo ciekawy program. Jakie posiada możliwości, może gdzieś udało ci się nawet kupić kurs kogoś na temat tego programu graficznego i też chcesz sprawdzić, czy za pomocą tego kursu dobrze poznasz program Adobe Photoshop i czy będzie to. Program graficzny, który spełni Twoje oczekiwania. Jeżeli tak, to zachęcam, aby wykorzystać odpowiednie możliwości. Ja testuję Photoshopa już od dłuższego czasu i nie korzystam już z wersji Trial, czyli darmowej przez 7 dni, która jest dostępna dla nowych klientów. Ale już po prostu korzystam z odpowiedniej subskrypcji i do tego też nawiążę. Jeżeli chcesz korzystać z wersji darmowej, to możesz wpisać do wyszukiwarki Google hasło typu Adobe Photoshop CC i następnie starać się wyszukać odpowiednią stronę. Mam na myśli oficjalną stronę Adobe, adobe.com, i tam będzie informacja dotycząca produktów, a następnie Photoshopa. I właśnie tutaj udało mi się przejść, otworzyć. Zobacz, jest tutaj informacja, że odwiedzam witrynę spoza USA i mam możliwość przejścia do witryny polskiej. I zobacz, gdy znajdujemy się w tym miejscu, to pojawia się teraz informacja, że zacznie od programu Photoshop i masz możliwość wykorzystywania wielu opcji, tworzenia tam także grafik do social media, do druku czy wielu innych możliwości. Jak teraz możesz korzystać z tej wersji darmowej, wersji próbnej? No, to tutaj wystarczy kliknąć sobie w tę opcję darmowa wersja próbna. I w tym momencie Adobe proponuje ci różne plany subskrypcyjne, na które możesz się zdecydować. Plan, który uwzględnia sam program Photoshop. Może on uwzględniać program Photoshop oraz Lightroom. I zobacz, jest tutaj różnica, która dotyczy zawartości. Natomiast najbardziej korzystna opcja szczególnie na sam początek, ale także ona jest świetna dla osób, które chcą działać jako graficy, profesjonalni w tym temacie, to mają możliwość wybrania planu fotograficznego i korzystają z Photoshopa, ale korzystają też z Lightrooma, gdzie mogą gromadzić różne grafiki, zdjęcia i później w Photoshopie od razu mieć szybki dostęp do tych grafik, które znajdują się w Lightroomie. I wtedy z nich korzystać, przerabiać i tworzyć różne ciekawe projekty. Opcja, która jest tutaj z tym związana, to jaką chcemy mieć przestrzeń pamięci w chmurze, więc możemy tutaj też zdecydować się na odpowiednie możliwości. I oczywiście tutaj mamy dostępny koszt. To są plany, które zostały przygotowane dla użytkowników indywidualnych, ale są jeszcze bardziej zaawansowane: plany dla firm, czy też plany dla uczniów, studentów. Więc możesz także się nimi zainteresować. No ale na sam początek, gdy chcemy korzystać z tej wersji bezpłatnej przez jakiś czas, to ja polecam po prostu te, ten plan dla użytkowników indywidualnych. Plan fotograficzny, gdzie testujemy też Lightrooma. No i zobacz, wybieramy ten podstawowy plan 20 GB, bo gdybyśmy wybrali 1 terabyte, czyli 1000 giga no to koszt już byłby większy. A na początek nie musi tak być. Poza tym na początek nie musimy ponosić kosztu, bo 7 dni mamy za darmo. Dopiero po tym 7 dniach musielibyśmy ponieść koszt no, 12, ponad 12 euro na miesiąc. Musimy więc wtedy się nad tym dobrze zastanowić. Są jeszcze inne możliwości, czyli można wybrać tutaj wszystkie plany i cennik. Sobie otworzymy to w nowej karcie. No, i zobacz, to co mi się tutaj bardzo spodobało, to jesteś w stanie szybko skorzystać z lepszej oferty na plan fotograficzny, która dotyczy Lightrooma i Photoshopa. Czyli już później koszt nie będzie wynosił 12-29 euro, ale niecałe 10 euro. Więc można też z takiej możliwości skorzystać. Nie musisz zaznaczać tej opcji Adobe Stock, gdzie jest dostęp do zdjęć stokowych Adobe w odpowiednim okresie. Więc można po prostu wybrać teraz tą opcję kup teraz. No i zobacz, że wygląda to w taki sposób, że musisz tutaj wprowadzić adres e-mail, na który zostanie założone też twoje konto Adobe i tam będziesz miał dostęp do swoich wszystkich produktów, które pochodzą od Adobe. Więc możesz mieć tam dostęp do swoich ustawień dotyczących Photoshopa, Lightrooma, jak i wielu innych programów, na które możesz się później decydować, bo są też specjalne programy do tworzenia na przykład wideo, jak Adobe Premiere Pro. Bądź inne tego typu. Więc tutaj wprowadzasz swój adres e-mail, na który będzie też założone Twoje konto Adobe i przez ten proces sobie przejdziesz. Przechodzisz też do płatności, ale zanim to uczynisz, to zobacz: wybierasz tutaj zobowiązanie, plan roczny z opłatą miesięczną. Polega to na tym, że gdy minie Tobie już ten 7-dniowy okres za darmo, to po nim zostanie pobrana Tobie ta odpowiednia kwota, czyli niecałe 10 euro. No co wynosi, tak 40 czy czasami 50 zł, w zależności oczywiście kursu euro. I gdy minie to tydzień, to zostanie pobrana kwota i przez następne 30 dni możesz korzystać, i dopiero po następnych 30 dniach znów zostanie pobrana kolejna kwota 10 euro. I tak przez cały rok mogłoby to wyglądać. Ale zobacz, jest tutaj informacja, że zawsze z takiej subskrypcji możesz zrezygnować w każdym momencie, czyli gdy po kilku miesiącach nawet uznasz, że no, nie podoba Ci się Photoshop czy też Lightroom, no to możesz po prostu z takiej subskrypcji sobie zrezygnować. Więc na ten moment, jeżeli jesteś zdecydowany, by podjąć te działania, no to wystarczy, że wpiszesz tutaj swój adres e-mail, przejdziesz do płatności, a następnie wprowadzisz też tam odpowiednie ustawienia, które dotyczą płatności, czyli swoje dane, jak i dostęp do np. płatności przez konto PayPal, czy możesz też tam dodać, ja wpisałem jakiś inny adres e-mail i udało mi się przejść tutaj do momentu już składania płatności, wybierasz kartę kredytową lub debetową bądź konto PayPal, wprowadzasz odpowiednie dane, jeżeli chodzi o te dane opcjonalne, to nie musisz ich wprowadzać, oczywiście jeżeli chcesz czasami Koszt opłacenia konta Adobe, wrzucić sobie w koszty firmy. To z tych opcjonalnych informacji możesz korzystać i wprowadzić wtedy tutaj nazwę firmy, numer VAT i No i teraz jak to wygląda? Oczywiście składasz bezpieczne zamówienie, a przy okazji pojawia się tutaj informacja, że ten adres e-mail będzie wykorzystywany do założenia konta Adobe ID. Gdy uda Ci się już złożyć to bezpieczne zamówienie, gdzie oczywiście na samym początku nie ponosisz żadnych kosztów. Ale musisz podpiąć metodę płatności pod swoje konto Adobe, i musi być to właśnie karta kredytowa lub debetowa, bądź konto PayPal. E, oczywiście, może być tak, że w koncie PayPal masz też podpiętą kartę kredytową czy debetową, i wtedy też korzystasz z konta PayPal. Tak to na przykład było u mnie. I zobacz, że gdy uda ci się podpiąć tą odpowiednią formę płatności, to wtedy możesz zalogować się do swojego konta Adobe. I wtedy, jak uda Ci się przejść, to możesz wybrać sobie stronę Adobe.com. Już ukażę Ci, z czego, jak udało mi się tutaj dostać, czyli po zalogowaniu się na stronę Adobe, wybieram sobie tutaj na samej górze pliki do pobrania. I dzięki temu znajduję się już w tym miejscu, gdzie mogę pobrać sobie odpowiednie pliki, narzędzia, zgodnie z subskrypcją, czyli z planem, na których się zdecydowałem. No, i są tutaj dostępne plany Photoshopa, jak i Lightrooma, więc gdy również i ty je zobaczysz, to możesz po prostu zdecydować się na ich zainstalowanie. Zobacz, na samej górze wybierasz, czy mają to być dopasowane do komputera, czy mają być dopasowane do telefonu. Więc ja mam możliwość po prostu już korzystania z dodatkowych narzędzi, które są tutaj dostępne, ale te, które na tą chwilę wykorzystuję, to Photoshop i Lightroom. A dodatkowo, gdy przejdziesz przez taki proces instalacji, to będziesz pojawiał, posiadał też na swoim urządzeniu odpowiednią aplikację o nazwie Creative Cloud Desktop. I na nią się logujesz również za pomocą swoich danych konta Adobe, i też możesz tutaj mieć dostęp do wszystkich aplikacji Adobe i następnie z nich korzystać, oczywiście z tych, do których masz dostęp. Czyli w tym programie, który ja sobie wybrałem, to mogę korzystać z Photoshopa, Lightrooma i dodatkowego, Narzędzia dla bardziej zaawansowanych zdjęć. Są też dostępne inne narzędzia, które są w moim planie, więc też mógłbym zdecydować się na ich zainstalowanie, ale na tą chwilę nie są mi one potrzebne. Może być tak, że co jakiś czas pojawi się aktualizacja, na przykład Photoshopa Lightrooma, również powinieneś otrzymać powiadomienie na ten temat. Jeżeli jednak tak nie będzie, to co jakiś czas po prostu możesz sobie włączyć aplikację Creative Cloud Desktop, przejść tutaj do Photoshopa. Na tą chwilę jest wersja aktualna, ale gdy będzie nieaktualna, to pojawi się tutaj taka informacja, że jest nowsza wersja i możesz ją pobrać i zaktualizować. Więc wiesz już, w jaki sposób możesz za darmo przez 7 dni korzystać z Photoshopa, a nawet z Lightrooma, a dopiero później ponosić mniejsze koszty, nawet poniżej 10 euro za jeden miesiąc. I zobacz, że jeżeli później w przeciągu tych 7 dni chcesz zdecydować się na zrezygnowanie z dalszego korzystania z Photoshopa, czy to jest Adobe Lightroom, no to co możesz zrobić? Logujesz się na konto Adobe, wybierasz sobie wyświetl konto i następnie możesz tutaj zarządzać swoim planem. I jest tutaj dostępna opcja zakończenia usługi, więc jeżeli chcesz zrezygnować, to zawsze masz taką możliwość. Ale jak mówiłem, nawet możesz przez kilka miesięcy testować i co miesiąc ponosić ten 10 dolarów, bądź czasami mniej bądź więcej, w zależności jaka będzie oferta. I na przykład po jeszcze jakimś dłuższym czasie zdecydować. Wtedy na pewno o wiele łatwiej tobie będzie przekonać się na podstawie dłuższego okresu czasu, czy to narzędzie Photoshop jest naprawdę wyjątkowe? Mi ono się bardzo przydaje i chętnie z niego korzystam. Jak to będzie u Ciebie, to zależy już od Twoich preferencji i różnych możliwości. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się bardzo przydatny. Jeżeli masz pewne pytania, to oczywiście pozostaw je w komentarzu, a chętnie udzielę Tobie odpowiedzi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, treściach wideo, które będą pojawiać się na tym kanale. Cześć.